Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w trzecim odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Serca z Kamienia. Moi drodzy, ostatnio tutaj ogarnęliśmy pierwsze zadanie od Zaklinacza. Chwilowo zrobimy sobie od niego przerwę i zadecydowałam, że zanim jeszcze pójdziemy za wątkiem fabularnym, ukończymy sobie zadanie poboczne bez śladu. Dlatego, że no tutaj troszeczkę ja wiem, co nas delikatnie mówiąc czeka i nie chcę przypadkiem, żeby okazało się, że będzie dla mnie bardzo zgubne pójście tutaj do tych kanałów pod Oxenfurtem. Także wolałabym jeszcze poczekać chociaż ten jeden poziom, zanim się za to weźmiemy. Tutaj mamy treść tego zadania i przeniesiemy się do kryjówki temerskich partyzantów, czyli mówiąc prościej do Rosza. No i co? I myślę, że pobiegniemy sobie na piechotę. Bez sensu chyba używać tutaj płotki. Nie wiem, ile jest w tym prawdy. Ale podobnoż tutaj nam się nie kończy wytrzymałość, jak biegamy. I chyba jest to jak najbardziej możliwe. Kiedyś powodował to odwar z wilkołaka, a teraz chyba w next genie twórcy wyłączyli to, że właśnie nam się ta wytrzymałość zużywa podczas biegu. I co? I tutaj mamy jakąś chatkę. Ciekawe, czy będziemy mieli jakiś punkt teleportacyjny. Jakiś drogowskaz. No nie powiem, byłoby dosyć świetnie, ale jest to chata jakaś na uboczu, więc podejrzewam, że nic takowego tutaj nie będzie. Możemy sporo ziółek u niego zebrać, ale czy jest jakiś sens to robić? Bardzo w to wątpię. I teraz wygląda dużo bardziej realistycznie zbieranie tych roślin, bo wcześniej klikaliśmy tak po prostu, a teraz nawet jest animacja, jak Geralt sobie te roślinki zabiera. Także to jest całkiem spoko rzecz. Taki niby tylko ruch ręką, a jednak robi dużą robotę. No to co, myślę, że wejdziemy. Jest znacznik kata zielarza. To dobrze. Witam, panie zielarz. O, mamy niziołka. Witaj. Ziółek szukasz? Specyfików by oporną pannę przekonać, że wolno? Mikstur by siebie przekonać, że jeszcze raz można? A jakieś inne ziółka albo mikstury? Na porost włosów, albo wręcz przeciwnie. Uśmierzające ból, albo wręcz przeciwnie. I takie na zgagę. Powiedz, czego ci trzeba? No, możemy z nim zagrać w karty. Znasz jakieś zaawansowane receptury, których mógłbyś mnie nauczyć? Wszystkiego, co wiem, nauczyłem się od mistrza gremisty ze Skellige. O, tak chcesz jak my. Chcesz terminować w fachu zielarskim? Chcę się nauczyć czegoś nowego. Jak zwał, tak zwał. Musisz przepłynąć Wielkie Morze i odnaleźć wyspę Art Skellig. Tam, w uświęconym gaju, światły mistrz gremista oceni. Czy nadajesz się na ucznia? Pokaż mi towary na początku. Pozwól, że rzucę okiem. Co ty masz? Masz jakieś ciekawe chyba receptury. Czarna purchawa. Dwimerytowa ta. Dobra, ulepszona pełnia. A czy masz coś na wyśmienite? Pewnie nie. Ulepszone wszystko. Wydarta stronnica, odwar z wiwerny i odwar z Dopplera. Tekst... Nie mam odwaru z wiwerny, co ciekawe. No dobra. To co tam, panie zielarzu? Ja w sprawie zlecenia. Uff, wreszcie ktoś się raczył zgłosić. Ciągle słyszę, że bieda, ale jak daje pracę, to chętnych nie ma. Ludzie po prostu są leniwi, od co? Do rzeczy, jeśli łaska. No oczywiście. Wybaczcie, gadam tyle, bo się denerwuję. Tyle czasu minęło i żadnych wieści. Ech. Wysłałem mojego ucznia, Folkerta, do Trupiej Kniei. Wiecie, to te lasy niedaleko folwarku Martina Fei. Akurat kończyły mi się włókna Han, a tam rośnie tego od cholery. No niech zgadnę. I nie wrócił. Nie. Proszę, znajdźcie go i sprowadźcie całego z powrotem. Nie mogę niczego obiecać, ale poszukam go. Chłopak ma jakieś znaki charakterystyczne? Bo ja wiem, jest niziołkiem, jak ja,
ma jasne włosy. To wystarczy? Musi. Bywaj. No dobrze, musimy troszeczkę dotrzeć do tego miejsca. Dobra, nie będę typu okradać, bo to byłoby co najmniej chamskie. Gdzie my to mamy na mapie? Tutaj, w tym miejscu. No, czyli są to tereny podlegające pod dodatek, można powiedzieć. Tutaj wcześniej nie mogliśmy się poruszać z tego, co mi się kojarzy. No raczej nie mam tam blisko, więc potrzebujemy płotki, której nie ma. Okej, dziwna rzecz. No, dziękuję serdecznie, że jesteś. Już się bałam, że nie przyjdziesz. Dobra, to co, może pojedziemy jakąś tam w miarę ciekawą ścieżką, myślę? Może odkryjemy po drodze jakieś drogowskazy? Albo coś w tym stylu? Zobaczymy. Też fajnie, bo aktualnie droga mnie prowadzi ścieżkami. To całkiem okej. Okay. Może na coś natrafimy, może nie. Wybaczcie, że tak nie zajmuję się fabułą, ale wiecie, po prostu się martwię, że może nam pójść z nią dosyć przykro. Szczególnie, że czekają nas naprawdę ciekawe wydarzenia. Nie będę na razie nic zdradzać. Okej, okay, mamy znak jakiś, który co ciekawe się nie odhaczył. To fajny znak zapytania. A w teorii zaczęło mnie coś niby z tego znaku atakować. Jest tych potworów troszeczkę. I widzę, że żadnych tutaj miejsc do teleportacji po drodze nie ma. Być może przy samym folwarku coś będzie, do którego już chyba docieramy, bo widać jakieś zabudowania. Tutaj coś ciekawego jest. No, nie widziałam żadnego miejsca, gdzie mogłabym się tutaj tepnąć. No dobra, zbadajmy obszar, bo to jest jedna z ważniejszych teraz rzeczy. Jesteśmy w teorii niedaleko. A w praktyce przed nami naprawdę spory obszar. O, tutaj coś jest. Tutaj konkretniej. To musi być wóz Folkerta. Zakrwawiony. Okej, będziemy szli za śladami krwi w takim razie. Krew. Sprzed kilku dni zakrzepła. No dobra. Te ślady widzę, że czasami się nie pojawiają tak jak trzeba. Wydawało mi się, że słyszę jakieś potwory, jakichś przeciwników. O, kolejna krew, dobra. Wieś RD. No i świetnie, mamy jakiś znacznik. No i mamy jakąś wieś. No. Trop się urywa. Trzeba się rozejrzeć, popytać. Dobra. No to co? To się rozejrzyjmy. Wzmocnione drewno, dzięki serdecznie. Okej, nie mogę pukać. Myślałam, że może mogę zapukać. Niestety nic z tych rzeczy. Kolejne jakieś skrzyneczki. O, proszę bardzo, możemy użyć Arda. A, jeszcze nie używam znaków w ogóle. Gra mnie teraz uczy, jak się znaków używa. Dziękuję, ale nie potrzebuję. No dobrze. Pytanie, po co tutaj weszłam? Pomniejszy glif. Dobra, może się to przydać, ale wcale nie musi. Hej, a mogę tutaj zdmuchnąć? Nie mogę. To czemu mogłam tutaj w ogóle wejść? Przecież tutaj kompletnie niczego nie ma. Chyba nie rozumiem czegoś. Nie wiem, nieważne. Geralt, bo się zaklinowałeś chyba? Humory rosną.
Witam serdecznie. Z tobą nie mogę pogadać. Jap! Patrzaj! Gościa mamy! Co was przywiało w te strony, panie? Pewnie zgubiliście drogę. Nie, szukam kogoś. Ach! To mówcie, jak możemy pomóc. Co to za miejsce? Wieś. Widzicie przecie. Widzę opuszczone chaty. A, bo tylko myśmy się ostali. Młodzi do miasta wyjechali za chlebem, a starzy pomarli. Prawdę mówię, Jap? Najprawdziwszą. Szukam Folkerta, niziołka z jasnymi włosami. Mówi wam to coś? Niziołek, powiadacie? A był tu taki, był. Ziół szukał. Aż coś go raniło. Widziałem ślady krwi. Prowadzą tutaj. Jakbyście to widzieli. Tak było. Wilce go napadli i przybiegł się schronić. Mówiłam mu, wracajcie do miasta, paniczu, bo tu łatwo o nieszczęście. Ale ten się uparł, że nie, że musi te swoje kwiatki pierwej pozrywać. Znów poszedł do lasu i już nie wrócił. A nocą słychać było wycie, aż ciarki po plecach chodziły. A gdzie ciało? Powinny chociaż buty po nim zostać. Myśmy nie szukali. My są stare ludzie, gdzie nam się po puszczy plątać. Bywajcie. Wiecie co, z tego co ja pamiętam, to tutaj wcale nie jest tak, jak oni mówią. Tylko wypadałoby się chyba jeszcze troszeczkę... Zapach gnijącego mięsa? A no właśnie, zapach gnijącego mięsa. Można to zadanie bardzo łatwo schrzanić, natomiast ja go nie schrzanię. I to nie będzie miłe, powiem wam. Dobra, mamy dalej zapach. Jesteśmy też w środku. Tutaj jakieś fajne rzeczy. Przeszukaj pomieszczenie. No, już za moment będziemy szukać. Niziołek o jasnych włosach. To musi być Folkert. Rozpruty i wytrzebiony. Nie sposób stwierdzić przyczyny śmierci. Przesłuchaj wieśniaków. Chyba się już domyślacie, z czym mamy do czynienia. No, bardzo łatwo jest to zadanie chyba zwalić, jeżeli ktoś tutaj nie poszpera. No, a my już znamy prawdę. I zaraz się dowiemy również więcej. Byłem w waszej spiżarce. Lubicie dietę bogatą w mięso, co? Panie, to nie tak, jak myślicie. Oby, bo inaczej zawiśniecie zaraz na hakach koło Folkerta. To wilki go zabiły. Jego. I innych. My tylko ciała zbieramy. Naprawdę. Starzy jesteśmy. Nie mamy już siły, żeby w polu robić. A coś jeść trzeba. No, miejcie litość, panie. No myślę, że oni tutaj... Cóż... Ludzie mówią, że wiedźmini nie mają uczuć. To nieprawda. Jestem wściekły i chętnie się wyładuję.
Ty kurwiszonie! Dobra, bo ja zły miecz sobie wyjam. Dzień dobry pani. Możesz jeszcze się poddać. Wiecie co? Moglibyśmy tutaj, myślę, użyć jakichś ładniejszych znaków, na przykład Igni. Wiecie, myślę, że no... Ludzie. Myślę, że tak trzeba było zrobić. Dziwne mięso, no. My dobrze wiemy, co to jest za mięso. Zardzewiały klucz. Prawdopodobnie do ich chaty. Tak, jak najbardziej. Może znajdziemy tutaj jeszcze coś ciekawego, albo ewentualnie znajdziemy po prostu jakąś nagrodę. Mamy jakąś książkę, zrób to sam. Dobra. Butelka wody. No jak widzicie, nie było zbyt ciekawie, ale myślę, że dobrze zrobiłam. Tej skrzyni nie mogę otworzyć, ale dupa. Coś w tej chacie, bardzo mało tych rzeczy. Tu są, bajkowa kraina. Będziemy w tu są, ale troszeczkę później. Oliwka. Wiecie, to, że byli biedni i nie było ich stać na jedzenie, to nie znaczy, że mogą jeść ludzi. Ej, tutaj nie mogę wejść. What? A, chyba, że to jest spiżarka i wejście jakieś od drugiej strony. Ale po co mi był klucz tutaj? Przecież tutaj nic nie ma w ogóle. Myślałam, że chociaż sobie wezmę coś z tej skrzyni, a tutaj dupa. To było wejście do tej spiżarki? Nie wiem, co to było za wejście. Na to by wychodziło, że tak. No dobra, możemy zdać relację zielarzowi. Na szczęście mamy tutaj aż 2 punkty teleportacji. No jak widzicie, zadanie było dosyć takie interesujące. Mieliśmy kanibala w jedynce, ale gościu żył sobie na odludziu. Znaczy, dobra, ci też żyli na odludziu, nie? Dobra, to nie jest żadne wytłumaczenie. Kanibalizm jest po prostu zabroniony i... No... To było nie na miejscu. Ciało powinni pochować, a nie zjeść. Cześć, panie zielarz. Witaj. Wiem już, co się stało z Folkertem. No to mów! Ja tu już od zmysłów odchodzę! O, nie wiem, czy mówić mu prawdę. Został... Nie da się tego delikatnie powiedzieć. Zjedli go kanibale. Kanibale? Pod Nowigradem? Welen, to bym jeszcze zrozumiał, ale tu? Bogowie. Zabiłeś ich, prawda? Powiedz, że ich pozabijałeś. Nie inaczej. Chociaż tyle, że pomszczony. Masz, to twoje pieniądze. A teraz zostaw mnie samego, proszę. Muszę napisać do rodziców Folkerta. No nie wiem, czy dobrze zrobiłam, mówiąc mu prawdę, ale z drugiej strony, no, co mógłam zrobić innego? Powiedzieć nieprawdę? 100 punktów doświadczenia. Dobra, czyli mamy tutaj zadanko zrobione i teraz możemy wrócić do zadania. Tutaj. Myślę, że od razu się... 200 nowigradzkich koron dostałam. Myślę, że możemy teraz udać się tutaj do kanałów. Jakby taka rzecz. Tutaj mamy tablicę ogłoszeń. Sprawdziłam i ona pokazuje nam tylko i wyłącznie zadania z podstawki, także nie będziemy jej czytać. No dobrze, a teraz będziemy wchodzić tutaj do kanałów. Już więcej na razie nie jestem w stanie zrobić. Reszta zadań, które mam przynajmniej odblokowane, jest na wyższy poziom trudności. Jezu, panowie, przesuniecie się? Jest na wyższy poziom trudności, więc nie będziemy tutaj, myślę, że czekać i po prostu się udamy tam, gdzie trzeba. Cześć, pan żebrak? Tak, gościu. Mogę użyć drabiny. Nie chcę się tam spierniczyć na dół. Proszę. Dziękuję. Dzisiaj będzie dosyć obrzydliwy odcinek, powiem wam. Oprócz tego, że spotkaliśmy kanibali, widzieliśmy gnijące mięso, szczątki niziołka, pogryzione, Boże kochany, tragedia, to jeszcze zeszliśmy sobie do kanałów i widzę, że tutaj coś jest. O, pół śmierci. Czy było warto? Nie wiem. Mamy jakieś utopce. Ślady butów. Duży rozmiar, wyglądają na męskie.
a ponoć zaklętego królewicza szukały głównie kobiety. A tu obok są damskie, ale pojedyncze. Dobra. Mamy pierwszego utopca. Na szczęście on ma niższy poziom od naszego. Tylko zanim z nim będę walczyć, to pozwólcie, że sobie użyjemy jakiegoś oleju. Jad wisielców, trupojady zwierzęta. Chyba trupojady były. Hybrydom, przekleństw, magiczne, upiorom, wampirom, reliktom i drakonidom. No to chyba były trupojady. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, zapomniałam, że to nie Alex i tak nie zapisujemy gry. Geralt, może byś się ruszył trochę szybciej. Czasami zapominam, że tutaj się pod X-em bije. Dobra, nowy wpis w dzienniku, oczywiście utopiec. Wiemy, czym jest utopiec, ale dobra. Pokazuje mi tablicę ogłoszeń z góry. Dobra, pobiegajmy trochę, bo widzę, że Geralt się bardzo wlecze tutaj, w tych kanałach. Szmaragdowy pył i perła. Pozbieram te rzeczy, bo może warto. O, ruda dwimerytowa, to się akurat może przydać. O, tutaj mamy też jakieś ciało, którego nie zauważyłam wcześniej. Rany cięte jak od miecza, to raczej nie jest robota potwora. Dobra. Tędy nie przejdę, ale powinna wejść chyba tędy. Tak, jak najbardziej. Pozbieram sobie te roślinki, bo mogą się później przydać do jakichś receptur alchemicznych. O, proszę bardzo. Nie bosz się, słyszysz? Nie bosz się! Proszę, nie rób mi tego! Szani? Geralt? Co ty tu robisz? Próbuję uratować mu życie. Pomóż mi. Szani, daj spokój. On nie żyje. Na pewno. Coś da się zrobić. Odpuść. Niech to szlak. Wszystko na nic. Zrobiłaś, co mogłaś. Dzięki, Geralt. Dobrze, że... Dobrze cię widzieć. Ciebie też. Straciłem cię z oczu, kiedy wyjechałem z Wyzimy. Co się z tobą działo? Długo by opowiadać. W skrócie... Dalej leczę ludzi. Otworzyłam lecznicę w Oxenfurcie, ale jako obywatelka Redanii służę też armii. Musisz mi wszystko opowiedzieć. Chętnie, ale może niekoniecznie tutaj. Wypełniałaś tu jakieś zadania dla Redanii? Czy spacerowałaś po kanałach w ramach rekreacji? Rano przyszedł rozkaz. Zeszliśmy tu z oddziałem, ale coś nas zaatakowało. Co was zaatakowało? Widziałaś? Nie, jak tylko się pojawiło, zaczęłam uciekać. Wiem tylko, że było wielkie, pluło jadem i wydawało takie laskające odgłosy. Czyli to raczej nie trupojad ani banda utopców? Nie, na pewno nie. To było jedno wielkie coś. Ktoś cisnął w niego pochodnią, ale potwór w ogóle się tym nie przejął. Czyli nie boi się ognia. Dobrze wiedzieć. Ten żołnierz, to był dla ciebie ktoś ważny? Miał na imię Noah. W przyszłym tygodniu miał wyjść na przepustkę. Teraz nie wyjdzie. Ani on, ani reszta oddziału. Ilu ich było? Cała drużyna. 6 dzielnych chłopaków. Wszyscy zginęli. Po co tu zeszliście? Oczywiście, jeśli to nie jest tajemnica wojskowa. Muszę zdobyć próbki jadu tej poczwary, która tu grasuje. Oprócz tego, że zabija ludzi, którzy się tu zapuszczają,
zatruwa też wodę w studniach i coraz więcej osób przez to cierpi, w tym redańscy żołnierze. Zamierzam zabić te bydle. Potem mogę ci przynieść próbki. Miło z twojej strony, ale wolę iść z tobą i zadbać o próbki osobiście. Bestia jest niebezpieczna. Widziałaś, co zrobiła. Jestem już duża, Geralt. Poradzę sobie. I skończ mnie przekonywać, bo wiesz, że i tak postawię na swoim. No dobra, niech ci będzie. W takim razie pokaż mi, gdzie zaatakował was potwór. Tędy. No i jak widzicie... Lata jest mocno wygięta, jakby coś uderzyło w nią z impetem. Zatrzasnęła mnie uciekając. Pewnie potwór w nią walnął. Dobrze, że wytrzymała. Ale teraz musimy znaleźć inną drogę, żeby przejść dalej. Chcesz szukać na zewnątrz? Raczej liczę na to, że przy okazji uderzenia ucierpiała którejś ze ścian. I tak, oto jest i w istocie. Uważaj, potwór ciągle może tu być. Dobra, jak widzicie, spotkaliśmy Shani na swojej drodze. Postać, której nie widzieliśmy tak naprawdę od Wiedźmina 1. W którego zresztą nie grałam na kanale, także w ogóle część osób nie wie, kim jest Shani. Kiedyś może do tego dojdziemy. Dobra, bo tam jest dalsza droga, to ja bym się chwilowo tutaj cofła, bo jakieś rzeczy leżą. Dobra, Geralt, tylko nie bij, proszę cię, martwych rzeczy. A, bo ja tutaj byłam, ale jakimś cudem nie zebrałam tego. Albo nie, nie byliśmy tutaj. Po prostu te ciała takie są, wiecie, do zbadania identyczne jak tamte. Schemat na Enfertę. Chyba jakaś nowa broń. I odwar szczarta. To żołnierze z twojej eskorty? Tak. To oni. Vern, Miklas. Biedni chłopcy. Bestia się z nimi nie cackała. Uratowali mi życie. Dobrze ich znałaś? Tego poznałam dziś rano, ale z Vernem służyliśmy jeszcze pod Dorian. Miklas zaciągnął się do wojska dopiero w Jule. Przykro mi. Kiedy zabijesz bestię, trzeba będzie tu kogoś przysłać, żeby pozbierał wszystkie ciała. Należy im się godny pochówek. Co tu się właściwie stało? Weszliśmy tutaj, Miklas zaczął badać ślady, wtedy zaatakowały nas utopce. Chłopcy dosyć szybko się z nimi uwinęli, ale Franz oberwał w nogę. Zostaliśmy trochę z tyłu. Miałam go opatrzyć. Noa stał na straży. Nagle pojawił się potwór. Noa pchnął mnie w kierunku wyjścia, sam rzucił się do walki. Kiedy się odwróciłam, zobaczyłam, że leży na ziemi cały w tej klejącej mazi. Wróciłam po niego i zaciągnęłam tam, gdzie nas spotkałeś. A potwór? Miklas i Vern go odciągnęli. I słono za to zapłacili. Ale jednak widziałaś, co was zaatakowało. Wszystko działo się tak szybko. Nie przyjrzałam się. Widziałam go tylko z tyłu. Wiem, że był wielki i obślizgły. Trzeba się tu rozejrzeć. Jest tu człowiek, którego opatrywałaś? Franz? Nie widzę go tu. Myślisz, że potwór go porwał? Możliwe. Stąd pewnie przypełzł potwór, albo tędy uciekł. Głęboko tu. Niższy poziom kanałów jest zamknięty, ale Vern, dowódca, miał przy sobie uniwersalny klucz. Poszukam go. Za pomocą wiedźmińskich zmysłów znajdź klucz do krat w kanałach. Dobra, czyli musimy zejść na dół. No dobrze, to zejdziemy na dół w takim razie. O, dzień dobry. Wszystko w porządku. Ja tędy nie będę. Znajdę inną drogę. Uważaj na siebie. Okej, mamy utopcę. Dobra, przydałoby się zmienić może znak na jakieś igni. No, co jest? Halo?
Co one mnie tak biją? Dobra, możemy sobie troszeczkę tutaj... Dobra, wiecie co? No przydałoby się jakieś igni. Ej, jeszcze więcej, powaga. Dobra, jakąś jaskółeczkę łykniemy. Boże. Wyobraźcie sobie grać tutaj na drodze ku zagładzie. Ja byłam taka przez jakiś moment, a potem sobie odpuściłam. O, dobra. Coś tutaj więcej? Nie za bardzo chyba. Dobra, jest parę rzeczy do zebrania, także skorzystajmy z okazji. Wiecie co, przydałaby się jakaś pochodnia może. Super. Dobra, kolejne jakieś towary. I tutaj mamy jakieś ciało zawieszone. W mazi. Nieszczęśniczka. Przyszła tu odczarować królewicza, a jedyne co znalazła to potworną śmierć. A, bo to była kobieta, no dobra. Rozumiem, że to jest ta krata, którą... Nie, to nie jest krata, którą musimy otworzyć. Notatka znaleziona w kanałach. Masz dość ciągłego prania i zamiatania? Znudził ci się suchy chleb i gotowana kapusta? Od nocek na podłodze łupie cię w krzyżu? Zmień swoje życie już dziś. Zostań księżniczką. Spanie na puchowych poduszkach i jednym ziarnku groszku. Złota karoca i przystojny stangret na każde twoje zawołanie? Tyle bucików, ile zdołasz zgubić. Wszystko to jest za dotknięciem magicznej różdżki. Firma Peralt i synowie oferują usługę pośrednictwa matrymonialnego. Gwarantujemy spotkanie z zaklętym księciem. Tylko do końca miesiąca cena promocyjna. W przypadku utraty zdrowia lub życia firma Peralt i synowie nie ponosi odpowiedzialności. Co to za bzdura, no nie? Tutaj jest sporo tych ciał różnych. Szczęśniczka. Przyszła tu odczarować królewicza, a jedyne co znalazła to potworną śmierć. Usłyszeliśmy. Ta nieszczęśnica chyba próbowała się stąd wydostać. Na niewiele jej się to zdało. Dobra, bo nie do końca wiem, gdzie my musimy iść, wiecie. Ten teren jest dosyć rozległy. Widzę, że ostatecznie utopcami też nie gardzi. Dobra. O, proszę bardzo, tutaj coś mamy ciekawego. Kurde, tu jest też otwarte. Nieprawdopodobne. Gdański wojak. Może chciał na własną rękę zabić potwora? Niemądre posunięcie. Dobra, no tutaj już nic nie zdziałamy. Kwiaty. Nie wiem, co mam za bardzo powiedzieć, bo naprawdę tutaj jest ciekawie. Zamknięty list. Werka, wierzaj mi albo nie, ale ludziska gadają, że ponoć w oksenfurskich kanałach mieszka królewicz w ropuche zaklęty. Wiem, że brzmi to jak bajka, ale Zośka z górki się zarzekała, że to prawda najprawdziwsza. Najświętsza Amarychna potwierdziła. Obie mówią, że królewicz ten z dalekich krain przybył i hrabiankę jakoś tutejszą uwiódł, ale się jej zazdrosny kochanek zwiedział, a że czarownik był, to królewicza w ropuchę zaklął. Ponoć jak która tę ropuchę znajdzie i ropuszą gębę z czułością ucałuje, gadzina się w królewicza na powrót zamieni. A wtedy to wiadomo, taki królewicz to nie w kij dmuchał, honorowy na pewno, więc wybawczynię za żonę weźmie.
Także Werka, jakbyś w Oxenfurcie była na jarmarku, to do kanałów zaglądnij i radzę ci, a nuż ci się uda królewicza złapać, twoja przyjaciółka Adalberta. Ciało kobiety całe pokryte śluzem. Wygląda, jakby potwór zostawił je sobie na później. Bardzo to jest możliwe. Dobra. Ciało jest właściwie nienaruszone. Do połowy pokryte śluzem. Mam nadzieję, że biedak nie cierpiał. Kolejna kobieta. Ciało kobiety. To pewnie jedna z tych, które liczyły na znalezienie tu królewicza. Dobra, bo mieliśmy znaleźć klucz w tych kanałach. Tu mi coś parska jeszcze. Nie dajesz mi wyboru. Oła. Czemu miałam akcje załączone niby? Okej. Geralt, nic ci nie jest? Mnie nie, a tobie? Jak tu weszłaś? Vern, dowódca, miał klucz do krat, mówiłam ci. Zobacz, tam leży Franz. Raczej to, co z niego zostało. Co za bestia mogła zrobić coś takiego? To coś znaczy? Potwór najwyraźniej ich nie atakuje. Może to, co tu grasuje, żyje z nimi w jakiejś symbiozie. Ciekawe. Co takiego? Mówiłaś, że Franz został ranny w nogę, tak? Trochę powyżej kolana. Czym ją opatrzyłaś? Zdążyłam tylko zdezynfekować spirytusem. Czemu pytasz? Zobacz. Wygląda na to, że potwór odgryzł Francowi tę nogę. Pozostałe ciała nie były naruszone. To znaczy oprócz ran odniesionych w walce. Zaraz, zaraz. Sugerujesz, że potwór lubi smak alkoholu? Najlepiej zmieszanego z krwią. Tu raczej nic nie wskuramy. Trzeba znaleźć leża. Jestem tuż za tobą. Dobrze, moi drodzy, wydaje mi się, że zakończymy sobie odcinek w tym miejscu, a leża poszukamy już w kolejnym, żeby ten nie był też jakiś bardzo długi. Zrobiliśmy dzisiaj jedno zadanie poboczne i posunęliśmy dalej wątek fabularny, także ja już Wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Trzymajcie się i słyszymy się już w kolejnych materiałach. Cześć!